Dzień dobry, witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie na strajku polskich transportowców. Jesteśmy dzisiaj w Korczowej na przejściu granicznym, gdzie polscy transportowcy protestują już od 6 listopada przeciwko temu, co dotyka ich branży, czyli konkurencji za wschodniej granicy, która szczególnie teraz narosła bardzo mocno po tym, jak zniesiono system zezwoleń, a o tym wszystkim opowiedzą za chwilę koledzy transportowcy. Ja w tym momencie oddaję głos panu posłowi Grzegorzowi Braunowi, z którym dzisiaj uczestniczyliśmy już na strażnicy tutaj na przejściu granicznym w Korczowej na rozmowach z panem komendantem Straży Granicznej. Szczęść Boże polskim transportowcom. Także polskiej wsi, oszukanej wsi, która tutaj wspiera kierowców, transportowców. W czym wspiera? W słusznym proteście, dlatego że mamy do czynienia z nierównością reguł gry. Inne reguły gry dla kierowców, spedytorów ze wschodu, z Ukrainy, ale nie tylko. Im jest łatwiej. Nie mają do spełnienia tych samych wyśrubowanych norm. W związku z tym są tańsi, w związku z tym wypierają z rynku tych kierowców, którzy po polskiej stronie walczą z przeważającymi siłami biurokracji krajowej i eurokołchozowej. A zatem nierówność reguł gry i o tę równość zasad trzeba się upomnieć. A ja ze swojej strony dodam, że nie ma niczego złego w oczekiwaniu, że po polskiej stronie Polak będzie preferowany. Polak będzie uprzywilejowany, to znaczy będzie mógł zawsze liczyć na wsparcie władzy polskiej. Ja reprezentuję ułamek, 1/460 władzy ustawodawczej w Rzeczpospolitej Polskiej i staję tutaj razem z kierowcami, razem z rolnikami po to, żeby upominać się o to, by Polak na polskiej ziemi był gospodarzem, by Polak na polskiej ziemi mógł prowadzić działalność gospodarczą, nie skazany na nierówną konkurencję, nieuczciwą konkurencję ze strony obcych przewoźników, obcych firm. No cóż, władza w Warszawie ciągle jeszcze u władzy, to ludzie, którzy przedstawili się jako słudzy narodu ukraińskiego. Ta władza kończy się, ale pytanie, czy kończą się kłopoty, które ta władza sprowadziła na kierowców i na rolników. Myślę, że dzisiejsza interwencja tutaj, na przejściu granicznym w Korczowej, w Radymnie, gdzie będziemy pytali władzę samorządową, która jest stroną w tym proteście, zalegalizowała ten protest, bo to nie jest strajk dziki, nielegalny, tylko zostało podpisane porozumienie i to porozumienie jest naruszane. Polska policja, o zgrozo, przeprowadza, to się zdarzyło, to widzieliśmy wszyscy i widzieli to Ukraińcy. Polska policja przeprowadza przez granicę większe konwoje, kawalkady pojazdów ukraińskich kierowców, ukraińskich przewoźników. No a potem z ukraińskiej strony szyderstwa w sieci internetowej. Zobaczcie, Polaczki, polska policja, jak o nas dba, jak nas eskortuje. Będę o to pytał pana komendanta policji w Jarosławiu, a następnie w godzinach już pewnie wczesnopopołudniowych w Rzeszowie wspólnie z moim kolegą posłem profesorem Andrzejem Zapałowskim będziemy kontynuowali te interwencje, zwracając się i do policji, i do władz wojewódzkich, reprezentujących przecież rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dalej być nie musi, tak dalej być nie powinno. Interwencja poselska zapewne nie rozwiąże problemu z dnia na dzień, ale mam nadzieję, że obecność tutaj nie tylko bezpośrednio zainteresowanych kierowców świadczy o tym, że to jest sprawa polska i że Polacy wiele środowisk i to środowisk coraz liczniej reprezentowanych sprzeciwia się temu, żeby
Polacy na polskiej ziemi musieli stykać się z problemami wynikającymi z nierówności. A tę nierówność wprowadziła, przypomnę jeszcze raz, bo nigdy dosyć powtarzać, władza, która się mieni sługą narodu ukraińskiego. To, co widziałem tu po drodze, pojazdy ciężkie, ciężarówki, tiry zaparkowane przy wszystkich okolicznych drogach na odcinkach kilkunasto, kilkudziesięciokilometrowych. Proszę Państwa, no to jest niestety wizja pewnej katastrofy państwa polskiego. To jest wizja wielkiego marnotrawstwa. Marnotrawstwa czasu, wysiłku, marnotrawstwa pieniędzy, bo przecież to wszyscy na tym tracą, bo kiedy traci spedycja, to tracą na koniec też i klienci, czyli my, konsumenci, na końcu tego łańcucha, bez którego nie mielibyśmy czego do garnka włożyć, nie mielibyśmy czym umeblować mieszkania. To są interesy nas wszystkich. Kierowcy stają tutaj nie tylko w egoistycznym, własnym interesie, ale oni reprezentują interes Polski. Ja im za to bardzo dziękuję. Bardzo serdeczny Bóg zapłać za to, że podejmujecie ten trud w tych warunkach już jesiennych, niesprzyjających. To nie jest piknik, to nie są wakacje. Dziękuję Wam za to, że protestujecie, także i Wam, rolnicy, którzy wspieracie w tym dziele kierowców. Ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi. Pan Tomasz Buczek prowadzi tutaj te sprawy na Podkarpaciu już kolejny rok, uczestnicząc w protestach, a od tego roku, od ostatnich wyborów, na szczęście mamy już posłów Konfederacji na Podkarpaciu w liczbie mnogiej. Nie jednego, ale właśnie już dwóch, i pan profesor Andrzej Zapałowski na pewno też jako znawca problematyki stosunków polsko-ukraińskich na pewno odegra ważną i pozytywną rolę w tych sprawach. Dziękuję i do zobaczenia. Szanowni Państwo, docierają do nas kolejni przedstawiciele branży rolnej. Zapraszamy kolegów, bo wiemy, że tutaj był utrudniony dojazd ze względu na to, że właśnie ukraińscy kierowcy, przewoźnicy zaczęli blokować, utrudniać z kolei teraz nam tutaj funkcjonowanie na polskiej ziemi. A ja w tym momencie poproszę o zabranie głosu i przedstawienie właśnie tych palących problemów branży transportowej, przedsiębiorców, transportowców, branży, która odpowiada za 6% PKB. To jest gigantyczna branża, która pięknie rozkwitała do momentu, aż nie zaczęły po pierwsze organy unijne, a po drugie tutaj ta niezdrowa konkurencja funkcjonować na polskiej ziemi. Koledzy, zapraszam. Przedstawcie się, proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Izdebski. Proszę, panie kolego. Tak. Tutaj, centralnie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Izdebski, przewoźnik z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Po co tutaj jesteśmy? Jesteśmy to, żeby bronić swojego rynku, bo nasz rynek został rozjechany przez ukraińskich przedsiębiorców, dlatego że im polski rząd do tego udostępnił możliwości. Protest został zgłoszony legalnie i domagamy się natychmiast wprowadzenia ukraińskich dla polskich i dla ukraińskich przedsiębiorców zezwoleń na wykonywanie komercyjnych przewozów. Nie interesuje nas humanitarka, nie interesuje nas przewozy militarne. Interesuje nas tylko przewozy zarobkowe, z których my żyjemy. Tak? Po to jest ten protest. Żarty się już skończyły. Będziemy blokować do skutku. Mamy zgłoszone do 5 stycznia, także jeszcze dużo czasu. Będziemy blokować do skutku, żeby w końcu nasza władza zaczęła z nami rozmawiać, bo dotychczas nas tylko olewa. Jesteśmy wspierani przez branżę rolną, która też została oszukana. Został zgłoszony dodatkowo protest na medyce, który też utrudni mocne działania. I chcemy problem ten rozwiązać, ale niestety nasza władza z nami nie współpracuje. Dlatego jesteśmy tutaj i będziemy stać do skutku. Dzień dobry, Lecyk Stanisław, jako sygnatariusz Komitetu Ochrony Przedsiębiorców i Pracodawców Transportu. Przyszliśmy na tę barykadę, że tak to nazwę, bronić interesów Polski, bronić interesów
przedsiębiorców transportu ze względu na to, że dziesiątki tysięcy, można nazwać, miejsc pracy w Polsce jest zagrożonych przez to, że obcy kapitał, który się w Polsce namnożył w ilości 6 tysięcy, od roku i 10 miesięcy powstało firm z kapitałem wschodnim. Ten kapitał wschodni pracuje u nas nielegalnie, można powiedzieć, bo pojazdy używane tutaj jako polskie niby firmy są rejestrowane i później już nie ma to nic wspólnego z prowadzeniem działalności takiej, która odprowadza podatki, leczy nasz budżet, utrzymuje nas wszystkich, abyśmy mogli spokojnie żyć i funkcjonować i dać zatrudnienie ludziom, żeby mogli pracować. Proszę sobie wyobrazić, że przez ten napływ kapitału my, jako firmy unijne, spełniające wszelkie wymogi po to, żeby w Unii pracować, pakiety mobilności, które zostały nam narzucone do tego, żeby wykonywać działalność, jesteśmy niekonkurencyjni, nie możemy konkurować w ogóle z firmami ze wschodu. Tam obciążenie takich zatrudniania pracowników o wiele jest niższe, co powoduje, że wypychani jesteśmy totalnie z rynku i nie możemy się rozwijać, wręcz przeciwnie. Moja firma dla przykładu już, mogę powiedzieć, zredukowała swoje zatrudnienie do 50%, gdyż byłem związany dosyć mocno z rynkiem wschodnim. Także nie tylko moich kolegów, którzy tutaj razem ze mną są na tym proteście, zamiast pracować, przedstawiają problemy, gdzie przez ostatnie 8 lat, powiem Państwu, bo firmę prowadzę od 34, ten nasz nierząd, bo tak tylko można nazwać, nie robił nic w ochronie, w obronie przedsiębiorcy. Zostaliśmy podczas negocjacji, zapewne jakie, jeśli w ogóle były, że Ukraina dostała wolny wjazd do Unii Europejskiej bez zezwoleń, spowodowało to, że dzisiaj w kolejce, dla przykładu 30 km kolejki, 5 samochodów polskich. O czym to świadczy? Nie trzeba tłumaczyć. Że my w ogóle w tym rynku już nie uczestniczymy. I jak będzie tak dalej, no to po prostu pójdziemy po zapomogi do Ukrainy. No tak to zostanie już tylko, nam pozostanie po prostu. A nasz polski rząd podczas otwarcia tych granic widocznie nie wiedział, gdzie jest Unia. Nie wiedział, do kogo się odwrócić, do kogo się zwrócić, żeby negocjować tą sytuację. Więc mamy dzisiaj to, co mamy. Zamiast pracować, to zaniedbania były całe i powstało to, co powstało. Także dziękujemy za uwagę, przepraszamy za utrudnienia, ale nie zejdziemy stąd, dopóki nie zostanie ta sytuacja uporządkowana. Powtarzam, uporządkowana. Dziękuję. Ja tylko jeszcze tutaj przedstawię, bo szanowni Państwo, są z nami właśnie przedstawiciele branży rolnej, którzy z nami właśnie walczyli podczas napływu zboża technicznego z Ukrainy. I no tylko dlatego, że ta sytuacja... Dokładnie tak, sytuacja jest analogiczna i tylko dlatego, że wtedy ten problem stał się, ten protest rolników stał się sprawą medialną, dzięki zasłudze właśnie mediów za Waszą relację, to wtedy ta sprawa udało się tą sprawę skutecznie załatwić. Liczymy na to, że szybko polski rząd, czy to ten już nowo powołany, czy jeszcze ten obecny, dojdzie do porozumienia z odpowiednimi organami tutaj na odpowiednim szczeblu i ta sytuacja się zakończy. Ja poproszę o zabranie głosu w tym momencie pana Mariana Szczepańskiego, przedstawiciela Izb Rolniczych. Witam Państwa. Pan poseł Braun zaczął tą konferencję prasową dobrymi słowami: nierówna konkurencja. Ta nierówna konkurencja dotyczy tych przewoźników i dotyczy rolników. My jako rolnicy już dawno temu, z chwilą rozpoczęcia tej wojny, jeszcze w ubiegłym roku naświetlaliśmy problem, jaki nas będzie czekał, bo w lipcu przy wizycie ministra rolnictwa w Łańcucie mówiliśmy, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać tak wielkiej konkurencji, które nas postawiono z Ukrainą. Na Ukrainie są gospodarstwa o powierzchni do 300 tysięcy hektarów, a u nas jest normalne gospodarstwo, które jest rodzinnym w granicach tu w przedziale do 50 hektarów. Więc jaka jest skala, każdy o tym wie.
Drodzy Państwo, dlaczego mówię o nierównej konkurencji? Mówiliśmy, że nie wytrzymamy napływu taniej żywności. Przez cały rok ta żywność płynęła wielkimi strumieniami. Nawet nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile milionów ton wpłynęło do nas pszenicy i kukurydzy, bo nikt tego nie kontrolował. Miał to być tranzyt. Nie odbyło się jako to tranzyt ze względu na to, że my w portach nie mamy nawet możliwości ani jednej piątej mocy przyładunkowej, żeby tranzytem wywieźć to zboże tam, gdzie ono powinno iść. Teraz następna rzecz. Kto to zboże do nas przywiózł? Trzeba sobie zdać sprawę, że my chcemy pomagać narodowi ukraińskiemu w walce z nierównym najeźdźcą. Ale trzeba powiedzieć sobie, że my nie pomagamy tym, że przywożą do nas zboże, kukurydzę, rzepak i wszystkie produkty, bo te produkty nie należą do narodu ukraińskiego. Wszystkie te wielkie gospodarstwa, 300-tysięczne hektarowe, pochodzą, nie wiadomo, należą nie wiadomo do kogo, do jakich podmiotów, czy to są podmioty ukraińskie, z tego co media głoszą, to jedyne gospodarstwo, które posiada właśnie 300 tysięcy hektarów, należy do jednego Ukraińca. A resztę to są koncerny zarejestrowane w różnych państwach i z całego świata. Drodzy Państwo, rzecz następna. My te produkty będziemy przez rok czy dwa jeszcze spożywać my i nasze dzieci. Te produkty są pozbawione w całości żadnej kontroli. Nie mamy żadnych możliwości na żadnej granicy kontrolować, co do naszego kraju wpływa. Najbliższe laboratorium, które by mogło zbadać tą żywność, mieści się w Puławach. Przy tej ilości sprowadzonych produktów nie ma możliwości technicznej w żadnym sensie, tak jak to mówi się w mediach, że to jest kontrolowane, nie ma możliwości technicznej skontrolować tej żywności. Więc dajmy sobie sprawę, że to, co do nas wpływa, może rzutować na przyszłe lata. Więc jeszcze raz apel, pomagajmy narodowi ukraińskiemu, stricte. Bo tak jak nasi przewodnicy tutaj mówią, te firmy transportowe, które zalewają nasz kraj, one też nie są śmiertelnika ukraińskiego i narodu ukraińskiego. Bo nikt z tych narodu, który był pod władaniem Związku Radzieckiego i po rozpadzie, jak to się rozpadł, nikt nie był w stanie utworzyć tak wielkich firm i tak wielkich gospodarstw o takim areale, bo nikt z pustego nie naleje, drodzy Państwo. Ja dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Pan tutaj tak zdobył się na taką heroiczną życzliwość, tak, wobec bliźnich naszych z innego narodu, ale chyba nie popełniamy pomyłki, mówiąc przede wszystkim pomagajmy samym sobie, prawda? Niech Polacy najpierw samym sobie pomogą i wtedy ewentualnie pojawią się możliwości czynienia miłosierdzia i rozmaitych aktów dobroczynności wobec innych, ale najpierw musimy pomóc samym sobie. Polak w Polsce gospodarzem. Jeszcze poprosimy tutaj. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ze mną są jeszcze koledzy z podkarpackiej Oszukanej Wsi. Roman Kondrów, również przedstawiciel Izb Rolniczych. Łukasz Martyn, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj tutaj, żeby wesprzeć naszych kolegów transportowców. Pragniemy też podkreślić, że mamy też pełną satysfakcję, że to dzięki protestom w ubiegłym roku, w tym roku raczej, przyczyniliśmy się do obalenia tego rządu. To na naszych billboardach było wyraźnie zapisane. Prezesie, jesienią was zaoramy. I po trosze to się ziściło, został prezes zaorany i ta władza nie powinna teraz się dopuszczać tego, że oni chcą dalej rządzić. To była Jasionka, to było Dobiecko, naprawdę sytuacje były ekstremalne i my rolnicy przedstawiliśmy nasze bolączki, naszą ciężką sytuację napływu tych zbóż technicznych, bo o tym się teraz nie mówi, to wszystko polityka przesłoniła, ale naprawdę było ciężko i jest pokłosiem tego wszystkiego dzisiejsza cena kukurydzy, bo ta kukurydza wpłynęła. Szanujmy się, szanowni Państwo, że tak to ma miejsce, ale tak kukurydza została rozlana tu na wschodniej stronie. Lubelszczyzna i Podkarpacie najgorzej zostało poszkodowane. Te ceny mają dzisiaj właśnie tę sytuację, że są tak niskie z tego powodu, że te produkty napłynęły. Tak samo produkty mączne i tak dalej, i tak dalej. Apelujemy tu do naszych rządzących, niech się bardzo szybko jakoś skonstruują i ten rząd powołają, żeby nas wysłuchać. Pragnę podkreślić też,
obiecali tutaj właśnie przeznaczyć 15 miliardów złotych na oświatę, do budżetówki także 15 miliardów, a myśmy zaledwie dostali 15 miliardów rekompensaty, żeby nas to doskonale zrozumieć, rekompensaty za te szkody, które ponieśliśmy przez tych rządzących do tej pory. To oni nas oszukali napływem tych zbóż technicznych i tych produktów z Ukrainy. Także naprawdę byliśmy oburzeni, po trochę mamy jeszcze raz satysfakcję, że to ta podkarpacka oszukana wieś i ci rolnicy tutaj, którzy za mną stoją, przyczynili się do tego, że ten rząd został odsunięty na tor boczny. W tym momencie tak, to zboże, które stoi i czeka, żeby płynęło. Niestety ten rząd, mam nadzieję, że nie zostanie dopuszczony i będzie nowa władza, która będzie z nami merytorycznie rozmawiać i będzie nas wspierać. I liczymy na lepsze współpracę na dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Tylko kolega może parę słów powie. Ja jeszcze tylko dodam, że my jako rolnicy byliśmy pierwszą grupą społeczną, która zwróciła problem tego, że no, niestety Ukraina na tych preferencyjnych warunkach stanowi dla nas problem. Teraz są transportowcy. Za tydzień, za miesiąc kto? I ile jeszcze branż musi wyjść na ulicę, żeby ktoś wyżej zrozumiał, że no, nie można faworyzować akurat no, w tym wypadku przewoźników z Ukrainy czy rolników z Ukrainy. Dziękuję. Ja bym podkreślić jeszcze, tak kolega wspomniał. Tam gospodarstwo jedno posiada 560 tysięcy hektarów, drugie 450 i trzecie 360. To jest duży holding, to jest 1,5 miliona hektarów. U nas największe gospodarstwo, z tego co mamy wiedzę, to byli bracia Robanowscy z Suwalczyzny, mają 12 tysięcy hektarów. Kiecz, która jest reprezentantem światowym naszej polskiej gospodarki, to jest 7-8 tysięcy. Jaka to jest dysproporcja? Nie mówię o tych małych gospodarstwach 50-100 hektarowych czy 300 hektarowych, ale taka jest duża proporcja. 1,5 miliona hektarów. 1,5 miliona. To jest naprawdę... Dziękuję, szanowni państwo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałem kolegom rolnikom, wszystkim tutaj podziękować, rolnikom w szczególności, bo oni dzisiaj wychodzą nie w swoim interesie i tutaj solidaryzując się właśnie z branżą transportową ogłaszają to, co może nie wybrzmiało tak dokładnie, ale jest zgłoszony protest, prawda? Zgłosiliście tak, protest w Medyce. Od środy przyszłego tygodnia rusza strajk w Medyce, więc kolejne przejście będzie zablokowane i utrudniony będzie wyjazd obywatelom Ukrainy firmom transportowym. Piękny gest. Ja bardzo chłopakom dziękuję, przedstawicielom za to działanie i liczymy, że tutaj kolejne branże poszkodowane będą się dołączać, a wiemy o tym, że takie branże są. Wiemy o tym, że chociażby producenci biomasy też również są poszkodowani na skutek tego, że do Polski wjeżdża importowany towar produkcji ukraińskiej, szerokim torem jest przeładowywany w knapach, dostarczany do polskich elektrociepłowni, do Kozienic, do Połańca. Nie może tak być, żeby po raz kolejny sektor, kolejna branża kosztem błędnych decyzji, fatalnych decyzji po wybuchu wojny doprowadził do ruiny polskich obywateli. Dziękujemy jeszcze raz panu posłowi Grzegorzowi Braunowi za dzisiejszą interwencję. Wzajem. Dziękujemy kolegom transportowcom, rolnikom. Jeżeli są jakieś pytania, to jest właśnie ten moment. Zapraszamy. Pytań nie ma, nie widzę. Może pan poseł jeszcze powie, co dzisiaj planujemy. Tak, ruszamy do Radymna. Ruszamy do Jarosławia, władza samorządowa, policja, która tutaj nam asystuje, a rozmawialiśmy już o tym, jak bardzo rani wszystkich Polaków widok polskiej policji eskortującej ukraińskie samochody, co potem jest obiektem kpini, szyderstwa z nas w mediach społecznościowych ukraińskich. Jedziemy również do Rzeszowa, gdzie wspólnie z panem posłem profesorem Andrzejem Zapałowskim będziemy starali się w trybie interwencji poselskiej wydobyć informacje o tym, kto odpowiada za takie jednak skandaliczne działania, które złamały jawnie porozumienie zawarte tutaj przez protestujących i mam nadzieję, szanowni, że będziemy mieli dla was informacje jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że po wyjściu z budynków urzędowych w Rzeszowie będziemy bogatsi o informacje, które wam przekażemy. Na koniec zatem stop ukrainizacji polskiego transportu, stop ukrainizacji handlu w Polsce, stop ukrainizacji produkcji rolno-spożywczej na ziemiach polskich. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, panie pośle. Nie ma za co. Jedziemy. Dzięki jeszcze raz. Panie pośle.